ukazywałeś słowem, życiem i miłością, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Wzywałeś chorych, wymagając od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia, głosiłeś, że grzechy nieczyste nie są ani wolnością, ani miłością. Oddajemy Twojej opiece ludzi młodych. Prosimy swoje stanowisko obronić przed skroszeniami, pokutą, przed zmarnowaniem życia. Niech budują przyszłość na fundamencie Chrystusa i Jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie. Ale i dla nas, dziewczęta i chłopcy, którzy
za niedługo wejdziecie w wiek dorosłych. Te słowa brzmiały następująco. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. I my jako nauczyciele, wasi wychowawcy nas waszymi rodzicami, staramy się o to, abyście w przyszłości byli światłymi obywatelami. Aby wszystko, co zrobicie, było dla dobra naszej małej ojczyzny, ale i wielkiej ojczyzny. Czego serdecznie wam życzę. Pani poseł, oddaję pani głos. I nauczyciela. Idąc tutaj na tą uroczystość, zastanawiałem się, co powiedzieć. Zastanawiałem się, kiedy poznałem waszego patrona. Miałem 5 lat i szliśmy jakąś ciemną ulicą, na której byłem, w której tej miejscowości byłem na weekendzie. To był Wyszanów i wtedy z głośników radiowych dowiedzieliśmy się, że Polak został papieżem. Z tych samych głośników potem słyszeliśmy o dramatach naszej ojczyzny, o tym się wypowiedział już sam. I chciałbym nawiązać do tego, co pytał pan dyrektor. Jakim, oczywiście to bardzo ważne pytanie, i kim jest dla was Jan Paweł II? To jest bardzo ważne. Ale ile z jego nauk wynosicie? Ile macie prawdy w sobie? Ile macie miłości do bliźniego, do drugiego człowieka? To jest najważniejsze. Pytano się mnie, jak będę długo mówił. Szczególnie pytali ci, co stoi. Nie będę długo mówił, ale chciałbym z całą siłą podkreślić. Macie dobrego patrona, macie dobry wzór. Budujcie jego pomniki nie ze spiżu, nie ze złota, ale z czynów, o które tak bardzo nas wszystkich prosił. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu nauczycielskiemu i wszystkim uczniom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Byłem niedawno w amerykańskiej szkole, więc tam się mówi, że życzymy health, happiness and prosperity. Chciałem, panie dyrektorze, jeszcze parę słów. Taki ty. Przy okazji chciałem powiedzieć parę słów. Dostałem od pana dyrektora 3 minuty 14 sekund, który jest parę. Więc jeszcze raz serdecznie podziękuję uczniom za udział w konkursach astronomicznych. W konkursie wiedzy kosmicznej w Sieradu chciałem pogratulować waszym uczniom za zdobycie dobrych miejsc. Hubert Ceglarek zdobył 2. miejsce w konkursie wiedzy kosmicznej. I Wiktoria Tomaszek zdobyła też w Sieradu 1. miejsce w konkursie plastycznym. W konkursie Urania jest to ogólnopolski konkurs wiedzy astronomicznej w Częstochowie przy Akademii Jana Długosza. I tam zdobyli miejsca na podium Kinga Adamska, 2. miejsce, i Zuzanna Żmik, 2. miejsce, a przygotowywał ich do tego konkursu dyrektor Paweł Malik. Chcę powiedzieć, że koło astronomiczne, Wielkopolskie Koło Astronomiczne istnieje 5 lat i w każdym roku wasi uczniowie biorą udział w tym konkursie Urania i w każdym roku zdobywają miejsca na podium, z czego się bardzo wszyscy cieszymy. I w konkursie Astronomika też w Częstochowie brali udział w zeszłym roku i Anna Łuczak, Wiktoria Tomaszek
i Weronika Lis i też zdobyli pierwsze miejsce, a przygotowała pani nauczycielka Magdalena Burzała. Serdeczne podziękowania. Jeszcze nie mam pytania, panie dyrektorze, więc chciałem powiedzieć, że wszyscy wiemy, że patron waszej szkoły, Jan Paweł II, był wielkim człowiekiem, dokonał wielu wspaniałych rzeczy, ale dla mnie jeszcze jest dodatkowo wielkim za to, że zrewidował proces Galileusza. Galileusz jest największym, na liście największych astronomów świata, obok Kopernika, obok Keplera i Newtona. I to jest dla mnie, to ma wielkie znaczenie i wielka odwaga i wielka decyzja właśnie naszego Jana Pawła. Kończąc, chcę zaprosić uczniów do konkursu w tym roku, to znaczy do konkursu Urania, do konkursu Astronomika i do konkursu Wiedzy Kosmicznej Sieradu. I chciałem poinformować, że wybudowaliśmy po 4 latach wspólnym staraniem przy pomocy gminy, samorządu wybudowaliśmy wreszcie radioteleskop 13-metrowej średnicy i pięknie stoi, prezentuje się przy szkole w Cieszyncinie, patrzy gwiazdy i sprowadza szczęście dla wszystkich z Wieruszowa i z Cieszyncina. Także tyle, jeszcze raz wszystkie dobre. Dziękuję. Chciałem wyjaśnić na ciebie 3 i 14. Pamiętasz, co Jezus powiedział Piotrowi w Kofowanis? Tylko jedno słowo. Który sprawił, że cały świat zaczął patrzeć w kierunku Watykanu bardziej niż kiedykolwiek. Tak wciąż nie mówię. Wybuduję moc nad najszerszą z mocy rzecz, abyś
około 30 minut. Natomiast na drugim miejscu znalazł się Pius IX, którego pontyfikat wynosi około 30 minut. Jan Paweł II był pierwszy po ponad 450 lat papieżem pochodzącym z poza Włochów. Był pierwszym papieżem pochodzącym z kraju komunistycznego. Jako pierwszy odpowiadał na pytania dziennikarzy, zmieniając audiencję w Berlinie, konferencję prasową. Zbierał z sobą pojemniki ze swoją własną krwią. Działo się tak, ponieważ miał bardzo rzadką grupę krwi, a w sytuacji krytycznej urzędnicy Watykanu nie chcieli polegać na zagranicznych bankach krwi. A czy wiecie, że Ojciec Święty miał wspaniałe poczucie humoru? Thank you.
Amen.